Dzień dobry. Dla telewizji pielgrzymkowej witam Państwa Bartosz Molik oraz Marta Kapcińska. Dziś mamy dla Państwa relację prawie że na żywo z wrześni i tą relacją chcemy zacząć nowy cykl. Służba na pielgrzymce, wyzwanie czy radość. W tym cyklu chcę Wam przedstawić wszystkie aspekty służby, począwszy od grupy porządkowej, przez medyczną, aż po inne. Dzień dobry, prowadzimy dziś wywiad z Rafałem Wichniewiczem z grupy Biało-Czarnej, który należy do służby porządkowej. Cześć Rafał, jak masz na imię Rafał? Rafał jestem. Jestem porządkowym w grupy Biało-Czarnej od kilku lat. Na czym polega twoja służba? Przede wszystkim na tym, żeby kierować samochody na dobrą stronę, żeby nie pomyliły im się pasy, kiedy widzą grupę przed sobą, żeby mogły nas bezpiecznie minąć i przejechać dalej. Krótko, dlaczego? No po prostu ktoś to musi robić, to raz, a dwa, że czuję, że w jakiś sposób mogę się przyłożyć do takiej wspólnoty grupowej, mogę w jakiś sposób, nie wiem jak to powiedzieć, no, są chorąży, są flagowi, są odpowiedzialni za tubę, no to ja mogę być odpowiedzialny za drogówkę, w jakiś sposób wspierać naszą wspólnotę taką duchowo też i matycznie, fizycznie, materialnie. To jest trudna służba, czy...? Zależy od pogody, wiadomo. A tak, no, w jakiś sposób, no, można powiedzieć, że jest trudna, ale to zależy od tego jeszcze, jaki jest ruch. Na lokalnych drogach jest spokój, ale na takich szosach już większych, no to wiadomo, to już jest wtedy trudniej, bo jest... trzeba panować to. Okej, warto? Myślę, że warto. Zawsze jakieś doświadczenie. I w CV-ce możliwość posiadania takiego informacji o takim dokumencie, który się posiada, możliwości kierowania ruchem, no to działa też na plus. Zawsze pytają się, o co z tym chodzi. Tłumaczę. Dzięki serdecznie i miłej służby. Dzięki, lecę dalej. Że, dlatego, że nie może się nic zmarnować, u nas wszystko musi być, nie można nic wyrzucić. Jesteśmy z grupą maniakalną, no właśnie. Tak. Wiedziałam, dzień dobry, pytamy Państwa w kolejnej odsłonie audycji Służba na pielgrzymce, wyzwanie czy radość. Cześć Boże siostro. Cześć Boże bracie. Siostro, parę słów o sobie, jak twoja praca wygląda, co robisz? Prywatnie czy tutaj? Tutaj na pielgrzymce. Służbie. Jasne. Zajmujemy się służbą stołu. Przygotowujemy dla wszystkich, całej grupy pielgrzymkowej posiłki. Jesteśmy w ogóle z grupą z Mogilna i postępujemy według reguł benedyktynów. Razem jemy, śpimy w takich samych warunkach i razem się modlimy. Siostro, dlaczego akurat ciebie do tej służby wyznaczono? To jest pewien sposób odreagowania się. No i lubię to robić po prostu. Służyć komuś pomocą. I dzięki temu się, siostro, czujesz potrzebna? Tak. Okay. I tak parę słów od siebie. To jest trudna służba, czy pielgrzymi zjadają wszystko, czy pokładem wybrzydzają z czymś? Pielgrzymi zjadają wszystko, a nawet ponad to. Ale samochód jeszcze działa? Samochód nie zjedli? Działa. Nie zjedli, jeszcze nie. To dziękujemy. Dziękuję. I życzymy własnej służby, siostro. Nie. To jest normalnie wywiad autorski.